Siemanko, jak większość z Was zauważyła, ostatni odcinek pojawił się 28 czerwca. Chciałem Was bardzo przeprosić za tak długą przerwę. Mam nadzieję, że taka sytuacja to tylko wypadek przy pracy i teraz regularność odcinków będzie stuprocentowa. Stęskniłem się za nagrywaniem, mam mały stresik, czy jeszcze ktoś będzie chciał słuchać moich podcastów. No ale nie zanudzam Was dalej i zapraszam do odsłuchu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Dzień dobry wieczór, jest 21 dzień lipca, do końca roku pozostało 163 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Ignacy, Julia oraz Wiktor. Wszystkiego najlepszego dla Was. Rok 1762 to wojna siedmioletnia. Zwycięstwo wojsk pruskich nad austriackimi w bitwie pod Burkersdorfem, czyli pod dzisiejszym Burkatowem. Było to starcie zbrojne, które miało miejsce 21 lipca 1762 w trakcie III wojny śląskiej. Oddziały pruskie ustawiły się w szyku bojowym w nocy. Rankiem pruskie działa rozpoczęły ostrzał. Pierwszym celem pruskiego ataku stała się austriacka kawaleria, która rozpierzchła się pociągając za sobą piechotę. Wtedy artyleria pruska rozpoczęła zmasowany ostrzał szańców austriackich. Jednocześnie piechota uderzyła w flanki od frontu na pozycję nieprzyjaciela, zdobywając je po krwawej walce. Bitwa zakończyła się porażką Austriaków i ich odwrotem. Austriacy stracili w bitwie 1373 ludzi, a Prusacy około 1700. Rok 1983 to samo rozwiązanie WRON. Był to organ administrujący Polskę w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, a rozwiązała się 21 lipca 1983. Kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, WRON miała charakter pozakonstytucyjny. Posiadała cechy junty wojskowej. Polacy obraźliwie określali ten organ WRONą. Niektórym kojarzyło się to z określeniem niemieckiego orła z okresu II wojny światowej, również nazywanego WRONą. Powstały również pogardliwe piosenki o WRON, takie jak Zielona Wrona oraz To nic, że kraczą wrony, napisanych przez członków NSZZ Solidarność. W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o popełnieniu zbrodni komunistycznej polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. W dniu 12 stycznia 2012 roku Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się z aktem oskarżenia, że stan wojenny przygotowano i wprowadzono niezgodnie z ówczesną konstytucją, a dokonała tego grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, złożona z ludzi na najwyższych stanowiskach. Według sądu związek ten tworzyli generałowie Wojciech Jaruzelski, Florian Sawicki oraz Tadeusz Tuczapski. Spośród wymienionych osób wyrok skazujący 4 lata pozbawienia wolności obniżony o połowę na mocy amnestii w zawieszeniu na 5 lat usłyszał jedynie Czesław Kiszczak. Pozostałe postępowania zostały zawieszone ze względu na zły stan zdrowia lub śmierć oskarżonych. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1942 to wojna na Pacyfiku. Rozpoczęły się walki na szlaku Kokoda na Nowej Gwinei. Walki na szlaku Kokoda lub Kompania Kokoda był to epizod wojny na Pacyfiku będącej jednym z głównych frontów II wojny światowej. Kampania ta składała się z serii walk toczonych w okresie od lipca do listopada 1942 roku pomiędzy siłami Japonii i aliantów, głównie Australii na należącym wówczas do Australii terytorium Papui. Siły japońskie po wylądowaniu w nocy z 21 na 22 lipca na północnym wybrzeżu Nowej Gwinei podjęły próbę uderzenia przez pasmo górskie Owena Stanleya celem zdobycia portu Moresby, co było częścią strategicznego planu przerwania linii komunikacyjnych łączących Australię ze Stanami Zjednoczonymi. W roku 1943 w Iraku sformowano II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. Był to wyższy związek taktyczny polskich sił zbrojnych w latach 1943-1947. W grudniu 1943 przetransportowany do Włoch.
Będąc w składzie brytyjskiej 8 Armii, uczestniczył w kampanii włoskiej. W maju 1944 zdobywał linię Gustawa, zdobywając Monte Cassino. Następnie na linii Hitlera. W lipcu 1944 na wybrzeżu Morza Adriatyckiego wyzwolił Anconę. Sierpień-wrzesień przełamał linię Gotów. W październiku walczył w Apeninach. W kwietniu 1945 brał udział w bitwie o Bolonię. Po wojnie pozostawał we Włoszech w składzie wojsk okupacyjnych. W 1946 przetransportowany został do Wielkiej Brytanii. Większość żołnierzy pozostała na emigracji i wstąpiła do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1947 korpus rozwiązano. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.